Witam serdecznie. Dzisiaj chyba już widzicie, co będziemy przygotowywali. Jesteśmy na mojej grządce, na grządce z burakami czerwonymi. No i wybiorę sobie tutaj kilka. A dzisiaj będziemy robili botwinę lub botwinkę, zależy z którego regionu Polski jesteście. Więc jak już mówiłem, będziemy dzisiaj robili botwinę lub boćwinę. Jesteśmy już w kuchni, więc zabieram się za ten przepis. Na razie odkładam buraki, nie będą mi potrzebne. I potrzebuję po prostu garnek. Do garnka wkładam włoszczyznę. Wiadomo, tu jest ta zielona część pora. Mam tutaj trzy marchewki. Mam tutaj pietruszkę, mam tutaj seler. No i mam tutaj taki piękny oto lubczyk. Ten lubczyk to musi być moim zdaniem, bo on daje naprawdę tej zupie świetnego smaku. Ale tym razem nie będzie to danie wegetariańskie, choć oczywiście możecie takie przygotować. Ja zrobię sobie to po prostu z kawałkiem żeberka. Ja pracuję, ja potrzebuję tej energii, więc ja tutaj sobie zrobię to z żeberkiem. Jest mały kawałek, także... Także aż tak dużo go nie ma, ale ja właśnie chciałbym to właśnie zrobić na wywarze mięsnym, tą zupę, więc dorzucam tutaj to żeberko. Wszystko zalewamy zimną wodą. No i dobra, garnek zalany zimną wodą, przykrywam pokrywką, uchylam troszeczkę, żeby para miała jak się wydostać ze środka i na wolnym ogniu niech sobie to prykocze, a ja przygotuję resztę składników. Mam sobie dwie miski. Tutaj będę wrzucał buraczki. Ja muszę je wrzucić do zupy troszeczkę wcześniej, żeby one były miękkie. A do tej większej liście i łodygi. Więc zaczynamy zabawę. Ja te buraczki po prostu na desce oskrobię sobie w ten sposób. No jak tak mam oskrobane te buraczki, to po prostu je pokroję w drobniejsze kawałki. I teraz tak, wrzucam je do tej miski. I to miejsce, gdzie łączą się wszystkie łodygi, ja to wycinam. Wycinam dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu, to gdzie to wyrasta, widzicie? Tu jest jeszcze, one były dobrze umyte, tu jest jeszcze troszeczkę piasku. Nigdy tego super nie wyczyścicie. Ja nie chcę, żeby moi goście, którym podam tą zupę, mieli w zębach piasek po prostu. Ja to wycinam, bo w tym miejscu jest zawsze piasek i go nigdy tak idealnie nie wyczyścicie. Co tu mam dalej? No tu mam dalej liście i łodygi. Ja już z tym się nie będę bawił. Ja tego nie rozdzielam na liście, na łodygi, wszystko osobno. Ja to wszystko kroję, bo to jest zupa taka, wiecie, na szybko. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii. Ewentualnie jeszcze na połowę. Dobra. No i to wszystko wrzucam do miski osobno. No i to jest cała tego filozofia. Tu będą buraczki. Tu mam całą resztę liści z łodygami. Więc zaraz się spotkamy, jak sobie to ogarnę do końca i wam pokażę, co robimy dalej. No i zobaczcie, kiedy na powierzchni zaczynają się zbierać szumowiny, bo robię to z mięsem, no to są. Szumowiny to jest tylko białko, ale ja ich nie chcę tutaj, więc... Nie zbieram. Niektórzy nie zbierają, one później osiadają na dnie garnka. Przy dłuższym gotowaniu zupy ten garnek macie na spodzie taki później biały i ciężko go domyć. No to jest właśnie to. Także ja wolę to pozbierać i mieć problem z głowy, tak? Jak już te szumowiny pozbieramy, dodajemy płaską łyżeczkę soli. Dodajemy ziele angielskie, liść laurowy i tak jak mówiłem, delikatnie przykryć tylko i gotujemy dalej. No gotujemy ile? 45 minut, może 50, dlatego żeby te żeberka były ładnie, fajnie ugotowane i żeby ten bulion był esencjonalny. No wiadomo, im dłużej gotujemy, tym to będzie tylko lepsze, więc
gotujemy dalej na małym ogniu, niech to się tam pyrka, a jak będziecie mieli naprawdę mały ogień, to możecie całkowicie pokrywkę zamknąć i będzie wtedy najlepiej. Dobra, więc widzimy się za jakąś małą. Słuchajcie, w osobnym garnku pokroiłem sobie kilka ziemniaków, to 4-5 ziemniaków i na drobno pokroiłem marchewkę. Dodam do tego pół łyżeczki soli i ugotuję sobie te ziemniaki do miękkości, więc stawiam je na piec, za chwileczkę będziemy kończyli już zupę. Słuchajcie, do wykończenia zupy jeszcze będziemy potrzebowali na pewno koperek. Więc na bardzo drobniutkie kawałeczki go sobie potnę. Już będę miał przygotowany. Zupa jeszcze się gotuje. Jeszcze tam potrzebuję może tam z 30 minut, żeby wszystko było idealne. Koperek teraz sobie odłożę i niech on sobie czeka na swoją kolej. Posłuchajcie, spróbowałem, już mięso jest mięciutkie, eleganckie, więc ja teraz z tego bulionu wyciągam wszystkie warzywa. Warzywa pokroję sobie oprócz pora oczywiście, warzywa pokroję sobie w drobną kostkę i one tutaj wrócą. Wszystkie, łącznie z, mięso zostawię, łącznie z celerem i porem, wszystko będzie pokrojone. Niech tak się gotuje, wrzucę te buraczki. Niech one troszeczkę zmiękną. I zaraz będziemy dalej tą zupę kontynuowali. To już jest końcóweczka, tu już ziemniaki mi za chwilę się też ugotują, więc jeszcze chwilę. Niech tutaj zmiękną tylko te buraki. One są cieniutko pokrojone, także to nie będzie długi proces, spokojnie. Słuchajcie, nie włączyłem kamery, ja wam tylko powiem, że wrzuciłem to właśnie z powrotem pokrojoną włoszczyznę, tą, która była ugotowana w zupie, tą marchewkę, seler i pietruszkę. Oczywiście seler i pietruszkę pokroiłem bardzo drobno, a marchewkę na takie większe kawałki. Teraz wrzucam tutaj tą moją boćwinę, te liście z tymi łodyżkami. I teraz będę chwilę to jeszcze gotował do miękkości, ale to jeszcze nie jest koniec zupy, więc czekajcie. Sprawdziłem zupę już na smak, brakuje soli. Także dodaję jeszcze łyżeczkę soli. Brakuje zdecydowanie też pieprzu, którego w ogóle nie dodawałem jeszcze. Okej, niech mi się to zagotuje, bo to jeszcze się nie zagotowało, więc czekamy. Okej, ziemniaki gotowe. Teraz tylko skończymy sobie robić zupę. Posłuchajcie, zupa już prawie gotowa. Zrobię sobie teraz szybką zasmażkę. Czyli znowu, jakieś dwie łyżki masła. Ustawiłem sobie kamerę mniej więcej po środku, żebyście widzieli, co się dzieje. Tutaj rozpuszcza mi się masło. Tutaj do zupy, bo ona już jest prawie gotowa. Właśnie chodzi o to, żeby warzywa były wszystkie miękkie i dopiero wtedy możecie to troszeczkę zakwasić, to środowisko. Czyli dodajemy jakieś 2-3 łyżki soku z cytryny, żeby po prostu zupa nie straciła nam koloru. Dobra, to już niech się gotuje. Możemy już teraz, bo to już jest naprawdę końcóweczka, już jest prawie koniec. Dosypuję tutaj od razu koperek. Tu są dwa pęczki po prostu tego koperku. No ja koperek lubię i tego pęczku trochę tam musi, trochę tego koperku musi tam być. Dobra, zamieszam to jeszcze. Ogień jest minimalny pod, widzicie, ona ledwo co tam pyrka. Dobra, masło się ładnie rozgrzało, dodaję 2 płaskie łyżki mąki zwykłej pszennej. Mąkę oczywiście trzeba podsmażyć. No i już mi się podsmażyła ta mąka, już mam tą zasmażkę. Nabieram zupy. Staram się bez warzyw. I dodaję do tej zasmażki. Znowu to samo.
Żeby mi się nie porobiły po prostu grudki. Dobra, teraz to sobie jeszcze rozmieszam. Ok, teraz mam zasmażkę bez grudek. Mogę ją wlać do zupy, rozprowadzić. Jeszcze chwileczkę potrzymać na ogniu tą zupę i będziemy mogli podawać. Ale ja nie zabielam, nie zabielam w tym momencie. Ja wam pokażę, kiedy ja to zabielam, co ja robię ze śmietaną w ogóle. Także poczekajcie jeszcze chwilę, pójdziemy na stół i sobie to będziemy wszystko nakładali. No i widzicie, mam tutaj talerz i ja robię w ten sposób, że te pyszne ziemniaki nakładam sobie na talerz. Już nie, one są, bo są z marchewką, ja je bardzo lubię właśnie w ten sposób. Ok. Może jeszcze trochę. Teraz przyniosę zupę. No i zupa już gotowa. Musi też się znaleźć oczywiście miejsce na żeberko. No i oczywiście śmietana, u mnie śmietana kwaśna 18%. Ja sobie ją dodaję tutaj z brzegu, bo to pięknie wygląda, dobrze smakuje. Tak oto wygląda moja zupa z botwinki lub z boćwiny, jak kto woli. No i zobaczcie, tak ona się pięknie prezentuje, zupa z botwiny w moim wydaniu, z ziemniakami, z wkładką z ziemniaków i z żeberkiem. No kurczę, ja wam teraz powiem, jak to smakuje. Pyszna zupa, pyszna. Ja tak właśnie lubię z tymi ziemniakami. Nie ziemniaki w kawałkach, ani osobno, ani nie wiem, w jakiś inny sposób. Właśnie w ten sposób. I ten fajny smak tej zupy jest tak przełamany tą śmietaną. Do tego te ziemniaki, które są po prostu genialne. Ja pamiętam, jak moja mama robiła zupę pomidorową, to zawsze osobno na talerzyku były ziemniaki, właśnie takie ziemniaki potłuczone. One były tam okruszone słoninką i chwileczkę i cebulą i to naprawdę było mega dobre i tak już mi to zostało do dzisiaj, tylko że już tego nie robię na osobnym talerzyku, tylko ja sobie wkładam te ziemniaki po prostu w tą zupę i to robi naprawdę mega robotę. No i oczywiście do tego żebereczko, rzecz świetna, jak to każdy wie, to po prostu bierze się ręką i to jest pycha. Ja was serdecznie pozdrawiam. Proponuję zrobić sobie taką zupę teraz, kiedy jest sezon na botwinę. I zajadać się smaczną zupą. Zawsze możecie to zrobić sobie wego. Nie musicie tego robić z żeberkiem. Ale ja, że nie jestem wegetarianinem, to te żebereczko niech sobie tam będzie. A zupa jest naprawdę przednia. Ja was serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia. Ja pierniczę. Kurde, ale to dobre. Damian, gdzie ty się nauczyłeś tak gotować? Dobra, spalamy stąd.